wiemy, że to nie jest problem osiedla, tylko całej polskiej społeczności, bo my tu dzisiaj nie wyrażamy otwartych drzwi, ale próbujemy przynajmniej ustalić pryncypia. Podziękować przede wszystkim panu przewodniczącemu, że za zorganizowanie tego sejmiku rowerowego, również koleżance i kolegom policjantom za to, że wzięli, biorą udział w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Jest to bardzo istotne, szanowni państwo, bo bezpieczeństwo na drodze jest jakby rzeczą podstawową. Ja bym chciał powiedzieć, jak będziemy jechać, szanowni państwo. Zaczynamy tutaj od szkoły przy ulicy Gagarina, więc od szkoły 2, numer 2, tak? Jedziemy za oczkiem wodnym, tutaj widocznym. Dojeżdżamy ulicą Orzechową do ulicy Sandomierskiej. Tutaj obok parkingu przy ulicy Sandomierskiej na końcu dojeżdżamy później ścieżką, taką drogą gruntową do ulicy Brzozowej. Ulicą Brzozową dojeżdżamy do ulicy Młodzianowskiej i tutaj już będziemy mieli asystę panów policjantów. Przejeżdżamy przez bardzo niebezpieczne skrzyżowanie z Jana Pawła II, więc bardzo proszę o szczególną ostrożność. Jedziemy ulicą Młodzianowską, później Armii Ludowej do ulicy Ostrowieckiej. Ulicą Ostrowiecką dojeżdżamy do Wyścigowej i za zapleczem Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie dojeżdżamy do ulicy Osiedlowej, a właściwie do szkoły, do Gimnazjum Publicznego nr 4. Ulicą Osiedlową za Osiedlową 17 skręcamy w prawo. Jedziemy drogami osiedlowymi aż do stawu przy Rędocinku. Następnie obok stacji Statoil przejeżdżamy przez Jana Pawła II i tutaj również będziemy mieli asystę państwa policjantów. Za Statoilem, ulicą Gagarina dojeżdżamy ponownie do szkoły. Proszę państwa, więc jeżeli chodzi o bieg ustroniaków, to była już tradycja, ale przez wiele, wiele lat nie kontynuowano i teraz jest to jakby otwarcie, nowe otwarcie, czyli będziemy, to jest pierwszy raz w tej chwili w tym nowym otwarciu, a myślę, że będziemy kontynuować co roku. To jest właśnie bieganie, to jest moje hobby, moja pasja. Bieganie między innymi też się zajmuję, trenuję właśnie bieganie. A powiedz mi, czy w przyszłym roku też będziesz biegł tutaj, jeśli oczywiście będzie to organizowane? No jeśli będzie taka organizowana taka impreza, to myślę, że tak, będę się starał robić co w mojej mocy, żeby startować.
Ten bieg jest wznawiany po wielu latach, właściwie tutaj rozmawialiśmy. Jak oceniacie przebieg tej imprezy? No, póki co pogoda dopisała, co jest najważniejsze. Wiele osób chyba się przestraszyło tych mur, które były nad naszym ustroniem, ale udał się przejazd. Ten przejazd, tak jak już mówiłem, miał dwa cele. Cel jeden to, żeby pokazać mieszkańcom Ustronia, że warto się przesiąść z samochodu na rower i podróżować przynajmniej po Ustroniu, jeżeli nie po całym Radomiu, rowerem. No i drugi cel to jest ten, że doping dla nas, dla Rady Nadzorczej, dla władz miasta, o to, aby budować ścieżki rowerowe na Ustroniu, co jest bardzo potrzebne. Pan dyrektor, jako zapalony rowerzysta, takie rajdy organizuje już nie pierwszy raz. Istotnie, nie pierwszy raz, natomiast dzisiejszy był bardzo ciekawy. Oczywiście chciałoby się, zełgałbym, gdybym powiedział, że nie chciałbym, żeby to było 1000 osób, ale jak na pierwszy ruch to jest bardzo dobrze. Rzeczywiście ma rację kolega Andrzej, że pewnie pogoda nas trochę, naszych partnerów, przestraszyła, ale mówię, bardzo ciekawy był sejmik i bardzo żywa rozmowa, dyskusja, gdzie i przedstawiciel miasta, i przedstawiciel WORD-u, i przede wszystkim my, jako członkowie Rady Nadzorczej, daliśmy sygnał, że poważnie traktujemy turystykę rowerową. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym dzisiejszym maratonie? Bo lubię jeździć rowerem. Dziękuję bardzo. Jesteś spoza Radomia. Jak się dowiedziałeś o tym festynie? W internetu. A dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział dzisiaj w tych uroczystościach? Żeby wygrać. A konkretnie to w jakiej dyscyplinie? W szachach. O, szachy, czyli jesteś taki matematyczny, tak? Tak. Matosz, powiedz, dlaczego zdecydowałeś się występować w tym biegu? No bo nie miałem co robić, no. Dla przyjemności. A powiedz mi, w ogóle lubisz biegać? Lubię. Czy uważasz, że powinny takie imprezy być częściej? Częściej. Dlaczego tutaj przyszedłeś? Przyszedłem tutaj, żeby sprawdzić swoje możliwości w sporcie. A w ogóle lubisz biegać? No nie, bieganie sprawia mi przyjemność. Michał, powiedz, dlaczego wziąłeś udział w tym biegu? No bo chciałem spróbować swoich sił z kolegami. No nie, myślę, że to jest fajna zabawa, taka rywalizacja sportowa. No, podoba mi się coś takiego, lubię tak, bo ogólnie biegać. Powiedz mi, jesteś zwycięzcą, jaki miałeś czas? Nie, czasów nie podawali. A powiedz mi, jak smakuje zwycięzcą? Smaczne. Bardzo się cieszę, że wygrałem. No. Czyli będziesz brał udział w podobnych imprezach? Myślę, że tak. I liczę na następne zwycięstwa. Dang, 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 dang